Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pani Anno. Na wieki wieków, amen. Na przekór możnym władcom i tyranom tego świata. Witam Panie Wojtku, witam słuchaczy po takiej długiej przerwie. Drodzy słuchacze, przez te dwa tygodnie sporo się wydarzyło, przynajmniej u nas. Było troszkę przemyśleń.
Zrobiłem program jeden do tej pory, jak widzicie. Teraz jest następny po 3 dniach. Dlaczego po 3 dniach? Czy dlatego, że mi się nie chciało? W pewnym stopniu tak. Ale nie dlatego, że nie mam ochoty robić programu. Tylko dlatego, że zastanawiam się, czy jest dla kogo. Ja już to poruszałem w poprzednim programie, ale widocznie za lekko. Nie rozumiecie, co to znaczy walka. To ja wam teraz wyjaśnię po męsku. Ci, którzy się nie zgodzą z tym, niech sobie odejdą. Bardzo proszę, z przyjemnością. My takich nie potrzebujemy. Mówiąc krótko, pani Janno, pozwoli pani, że się tutaj wezmę za te sprawy króciutko. Otóż, jeżeli chcemy walczyć, to wspólnie. My wykonujemy tutaj najwięcej pracy z panią Janną. To my figurujemy na tych nagraniach. To my możemy być rozliczani przez waszą bierność. W każdej chwili. Nie myślcie sobie, że tak nie jest, bo to widać na każdym kroku. Dlatego przytoczę tu później również słowa muzyka z ulicy. Niestety muszę tak nazywać bezimiennie, ponieważ nawet za jego imię potrafię ten tup-tup, tak będę nazywał, zbanować. W szczególności nas, drodzy Państwo. I teraz, jakie mam wymagania? To ja wam powiem, jakie mam wymagania. Ale przytoczę najpierw przykład. Macie tutaj ułana konfidenta. Wejdźcie na niego. Zróbcie zawiruchę. Zobaczycie, jak patologię broni głupota. Przekonacie się. Nie wstyd wam? Bo mnie za was z pewnością nie. Mam inne priorytety. I wy, którzy się uważacie za Polaków świadomych, gdzie szkoła myślenia będzie jeszcze na pewno trochę czasu musiała być, byście zrozumieli faktycznie ten tytuł. I na czym to polega? Nie tylko na słuchaniu i bicia brawa za kanapy. Nie mamy specjalnych wymagań do was. Jedynie to, byście byli aktywni. I nie tylko na naszym kanale. Nie tylko na naszym kanale. Bo nawet na naszym kanale, jeżeli jakiekolwiek menty wchodziły, to rzadko któreś z was zareagowało. Rzadko które. A zwróćcie uwagę, jeszcze raz powracam do tej patologii wspomaganej przez głupotę. Tam, proszę uprzejmie, jak to się dzieje, że ciągle ta pozycja prawdy jest na samym końcu. A cały czas szambo i zaprzaństwo jak najbardziej promowane. Dzięki większości skordowanych głupów. Czy chcecie się zaliczyć do takich? Ja wiem, że będzie sporo tutaj. Być może komentarze. Wisi mi to kalafiorem. Wisi mi to kalafiorem, ponieważ puszczanie bąków w powietrze przestało mnie interesować. Jak i panią Jannę też. I faktycznie, jak się denerwuje, to po prostu wyłączę komentarze. Będzie na tym finał. To wszystko. Bo jeżeli wy chcecie mnie głaskać lub panią Jannę pod włos, bo tak to można nazwać, to jest to bardzo denerwujące, jakbyście chcieli wiedzieć w swojej większości. My nie potrzebujemy pochwał. My potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją naszą walkę i ją wspierają czynnie. Wy macie się udzielać. Jeżeli ktoś krytykuje nas, to jest waszym obowiązkiem wręcz, by stawać w naszej obronie, jeżeli się uważacie za naszych widzów. A jeżeli nie, my pretensji nie mamy. Trzeba się zdeklarować. My chyba to zrobiliśmy i to jest bardzo widoczne. I teraz taka. Czynnie, panie Wojtku. Czynnie, czyli no. Myślą, mową, uczynkiem. Tak. I nie zaniedbaniem.
zachowaniem tego uczynku. Czy wy myślicie, że nam jest łatwo żyć w świadomości takiej, jaką posiadamy? Potrafimy z tym walczyć. Z pewnością, co niektórzy, którzy nie zdają sobie nawet sprawy z własnego istnienia, im jest łatwiej, bo nawet nie będą znali godziny własnego odejścia. Tak delikatnie to powiem. I teraz wracają do muzyka z ulicy. Przykro mi, że muszę tak to mówić. Może gdybym miał jednego bana, to bym sobie pozwolił bez problemu na zmianę imienia. Kosztem tego bana następnego. Ale tym razem niestety nie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że strasznie żałuję, jak i również i pani Joanna, żeśmy nie poznali tego człowieka za życia. Bardzo. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak nas to męczy. I faktycznie ja o tym istnieniu tego człowieka nie wiedziałem, jak i pani Joanna również. To się nie da Panie zrobić. Wojtku, męczy to jest mało powiedziane. Ja ze swojej strony powiem, że nie tylko mnie to męczy, ale odbiera mi to chęć prowadzenia dalej dyskusji, walki o Polskę. Naprawdę. I teraz ja wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje, że nie ma pani chęci. Dlatego, że chwalenie muzyka z ulicy ma swój bardzo krótki, określony czas. Euforia, tak? Teatralna. Bo gdyby jej nie było, teatralnej euforii, to ludzie by pamiętali na zawsze. I wspominali, i by walczyli, i by się domagali. Wyjaśnili. Tak, a to były puste oklaski. Tak. Pusta miłość. Czym? Chwilowe zauroczenie, bo pięknie zaśpiewał. Bo porwał serca. Tylko tak naprawdę to mieliście ludziska, tak powiem, diament nieoszlifowany w koronie. To był prawdziwy Polak z krwi, z kości, z duszy, z ciała, myśli, mowy, uczynku. W każdym calu. W każdym calu. Takiego Polaka nie znam drugiego. Od wielu lat nie było mi tak przykro po śmierci człowieka. Nie pamiętam, żebym się tak rozpadła, bo faktycznie te 2 tygodnie dobrze, że był kanał wyłączony, bo nie byłabym w stanie mówić. Co przykre jeszcze, przepraszam, się panu tak wtrąciłam, jest dla mnie szczególnie to, że ja nie wiem, co się stało, że tu YouTube potrafi wrzucać przeróżnych... Tup, pani Janno, tup. Tak był zamilczany. I dla mnie to zamilczenie, to przemilczenie tego człowieka jest szczególnie wielką tajemnicą. Wielką tajemnicą. To jest niemożliwe, żeby człowiek takiego kalibru, takich poglądów, jakie głosił, takiej charyzmy, taki czarnobrody Polak z krwi i kości, jeszcze raz powtarzam, dla kogo mógłby być zagrożeniem? Czarnobrody, prawdziwy Polak. Dla kogo mógłby być? Odpowiedzcie sobie na pytanie, bo byłby. Bo byłby i to jak powiedział, że może to nie są żarty, jak będę startował, na żarty będę startował, na żarty wy mnie poprzecie i jak zostanę tym prezydentem, to żarty się skończą. No to wielu mu życzyło na pewno, przynajmniej w myślach źle. Wielu się bało, wielu zemściło, żeby się tak nie stało. Tak. A najbardziej ci, co mają najwięcej na tych niewydrapanych w gębie do powiedzenia, bo on o nich też mówił jasno i wyraźnie, wyraźniej od wielu z was, mieniących się wielkimi narodowcami, wielkimi politykami, wielkimi zbawicielami tej Polski. Oj, gdyby ten muzyk z ulicy żył, to by wasze portki były poprute. Pani Janno. I nie tylko portki. Ten człowiek jest z naszej gliny, naszego serca. I wy, śmodruchy, zaprzańce, łotry, sobie nie przypisujcie tego człowieka do siebie. Mówię tutaj o tak zwanym ułanie konfidencie. Bo często to robicie. Panie Wojtku, przepraszam, przerwę jeszcze raz. Ja teraz już nie śledzę ułana, czasem mi się zdarzy. Natomiast nie śledzę właśnie dlatego, że mi obmierz, kiedy się kogoś nienawidzi, to z nienawiści jeszcze można do miłości wrócić, ludzie. Ale
z obrzydzenia się już nie wróci. Obrzydł mi właśnie po tym muzyku z ulicy, bo to jest niemożliwe, żeby takiego, tak wielki reżyser, znawca muzyki, poezji i wszystkiego nie wiedział, że ten człowiek się tak męczy i sam bije o Polskę i nie wsparł go? Przepraszam najmocniej pani Janno, czy pani mówi znawca muzyki, ma pan na myśli skrzypka na dachu? No, to jeszcze jest insza inszość, jak się ostatnio tu chwalił, że ona była w sądzie córką rolników. Ja nie przypominam sobie jako żyjąca wśród rolników, leśników, rzemieślników, żeby któreś dziecko od nas tak poszło na lekcję pianina od dziecka. Nie, nie, rolnikom się to nie zdarza, dzieciom rolników się to nie zdarza i polskich chłopów. Natomiast córce lekarza oczywiście, że tak mogła chodzić na te lekcje pianina, a później córki nauczyła skrzypka na dachu. I na niejednym grała konkursie. Nie na jednym, nie był to przypadek. Więc tak odbiegliśmy na chwilę. Więc dlaczego muzyk z ulicy był zamilczany przez tego oto jego mościa, mieniącego się wielkim narodowcem, krzyczącego, że on przed żadnym niewydrapanym nie uklęknie, klęczy i później co się stało? Widziałam migawki z pogrzebu i poszli i rzucili grudę ziemi, tak jak to w Kogito mówił. Pójdą i rzucą grudę ziemi na twój grób. Tak załatwiono, uważam, że to jest zamilczenie tego muzyka, jest załatwieniem go. Jest zabójstwem w cudzysłowie tego człowieka. Tak. Bo on mógł dużo zrobić. Mówię tu w cudzysłowie. Zabicie człowieka za życia. Mhm. Że on się nie przebił nigdzie. Że on nie miał żadnego wsparcia. On grał po jakichś małych tam takich scenach. A gdzie byłeś, Olszański? Żeby tego człowieka, on 7 lat. Pani Janno, mówmy Uman. Bez nazwisk. Niestety nie mamy wyjścia. Niech go wie. Tak, do tego doszło. Panie Wojtku. I teraz tak. W każdym bądź razie on z grobu. Jeszcze jedna rzecz, panie Wojtku, najważniejsza. Jeszcze człowiek spalony. Nie wiem, czy ja to była sprawa, czy on sobie tego życzył. Człowiek, który był tak blisko z ziemią, który 7 miesięcy przez rok chodził dotykając ziemi, on by chciał być spalony? No nie wierzę w to. Ktoś, kto kocha ziemię, kto kocha świat, tak jak on, wieś, bo wychowany na wsi, nie wierzę w to po prostu, żeby on się robaków bał. Jego myślenie, panie Wojtku, jego sposób, jego poglądy, wszystko to słuchałam przez 2 tygodnie. Ja się, to jest dla mnie, mogę powiedzieć, mój brat, prawdziwy mój brat w wierze. W wierze, w obyczajach, w poglądach. To był mój brat. Pani Janno. Mogę śmiało powiedzieć, że pokochałam tego muzyka. Nie myślałam w życiu, że jeszcze kogoś pokocham, bo ja jestem wiedźma, ale pokochałam. Szkoda, że po śmierci. Oby więcej takich wiedźm było na tej planecie, pani Janno, oby więcej. Niezakłamanych, szczerych. Tak, nie robię pani tutaj absolutnie żadnej reklamy, bo jestem daleki od tego. Ja jestem radykalistą, nie uznaję lukrowania. I tak, jeżeli... A ja jak kogoś kocham, to mówię, jak nienawidzę, też mówię. Tak. Więc ludzie, słuchajcie, nigdy tego nie mówiłam o nikim. Mówię, pokochałam tego chłopaka. Ja... To był mój brat, prawdziwy brat w wierze. Ja również, pani Janno, dla mnie śmierć tego człowieka, pomimo, że go nie znałem, ale od momentu poznania jego twórczości, nie ma dnia, żebym nie słuchał jego muzyki i również niektórych artykułów. Nie ma dnia. I to długo. I teraz tak. Jego śmierć jest dla mnie poprzez właśnie tą polskość, to serce polskie, bardzo, bardzo mocna, jeśli w moich doznaniach. Dlaczego? Ponieważ jak i również Albin Siwak był dla mnie osobą wyjątkowo ważną. Mój przyjaciel, który zmarł w 2013 roku, nie bywała od strony intelektualnej osoba również o wyjątkowo wysokim poziomie intelektualnym i narodowym. I ta osoba również zalicza się do podobnych kalibrów, drodzy Państwo. To, co ja dążyłem do tej pory,
przestudiować, a myślę, że bardzo dużo przez ten okres czasu zrobiłem. I teraz tak, drodzy Państwo, wracając do oklasków. Czym się różnią Wasze oklaski od klepania się po dupie, przepraszam za wyrażenie? Niczym. Niczym. Po prostu teatralne oklaski jak z Hollywoodu. I jak gołębie, po godzinie, po dwóch, po trzech, już przechodzicie do innych tematów. Nikt się nie wgłębia w to wszystko. Dlatego mamy to, co mamy. Bo nikt nie stoi za prawdą, za normalnością. Ja przygotowałem pewne... źle się wyrażę. Pewne zmiany w ten sposób w jego piosence Nie umieraj Polsko. Absolutnie nie neguję jego słów. Przepiękne i jak najbardziej piękne słowa, ale uważam, że chciałem zrobić też to na jego cześć. Zrobiłem to bardzo szybko, być może to zmodyfikuję, ponieważ uważam, że zgodziłby się ze mną co do tych pewnych niuansów, biorąc pod uwagę radykalizm, który jest nieodzowny dzisiaj, by cokolwiek osiągnąć. Czyli, mówiąc krótko, podbić się całkowicie tolerancji. Owszem, ja sobie zdaję sprawę, że czasem łatwiej coś powiedzieć niż zaśpiewać. I teraz, drodzy Państwo, chciałem Wam to przeczytać. Może mi się uda coś zanucić, aczkolwiek, jak mawiała moja profesorka ze śpiewu z liceum, słoń z pewnością nie nadepnął mi na ucho wiele razy. Więc przepraszam, jeżeli mi się akurat zdarzy zanucić, być może to będzie, ale to nie jest najbardziej istotne. Helena Marusarzówna tam było, prawda? Ja napisałem w ten sposób. Witold Pilecki i Kazimierz NKWD-owskie. Tak bardzo nas zmieniło to życie na kolanach. Jak niewiele dziś znaczą słowa. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Wina nasza ogromna, bośmy się sprzedali. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym drzwi zamknięte są. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym drzwi zamknięte są. Ostatnia iskra zgasła, zaprzaństwo i tchórzostwo pokazało swoją twarz. Ale ja nie przestanę walczyć. Kochana ojczyzno, kiedy ty przepadłaś, zdejmij kaganiec milczenia. Słuchaj serca swego przeznaczenia, a nie srebrników za oceanu. Ja ci przecież dobrze życzę i rozliczam cię i chcę wiedzieć, z kim ty byłaś i z kim chcesz być. Ciężko walczyć, gdy dwóch prowadzi. Ja nie kreślę we mgle figur, cenię sobie prosty świat. Czemu, Polsko, już nie walczysz? Czy za mało masz? Proszę, Polsko, nie umieraj. Choć sprzedałaś się. Pod latarnią jest najjaśniej, a ty ciągle śpisz. Pani Anno, nie jest mi łatwo, powiem pani otwarcie, czytać akurat tą piosenkę. To ja dołożę, panie Wojtku, ja dołożę, bo pan skończył, tak? Tak. Ja dołożę, żeby powiedzieć amen po pana piosence, dołożę. Proszę, Polsko, nie umieraj, z godności nas nie odzieraj. Proszę, prawdo. Prawdo nie umieraj, nadziei nam nie odbieraj. Bo ja uważam, że ta prawda, muzyka z ulicy umarła. I teraz trzeba ją wskrzesić, tak jak i Polska. Polska dawno już umarła. Polska może, ale już tylko zmartwychwstać. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa zmartwychwstanie, a wcześniej skonanie, to musi wierzyć, że Polska też skonała. I może już tylko zmartwychwstać. Pani Janno. Umarła dawno. Liczymy na reanimację, można tak to powiedzieć. Na ten moment liczymy na reanimację. Tak, no tak to można, to oczywiście jak najbardziej. I dlatego, drodzy Państwo, zrobimy z Panią Janną na nowym programie. Myślę, że w przyszłym tygodniu mi się uda otworzyć.
program na temat muzyka z ulicy, po imieniu oczywiście, bo wtedy nie będzie mi zależało wcale. Niech banują tup-tupy. Będą banować tak długo, jak długo wy będziecie bierni. Ponieważ wy również, żaden z was, przynajmniej, a uważam, że możecie, również zgłosić, dlaczego ten kanał został zbanowany. Reklamacje mogą być, czy nie? Oczywiście, że mogą być. Do tego tup-tupa nie ma nic. Nie ma nic. Chwilami mam wrażenie, że mówimy do powietrza. Dobrze, nie będziemy się tutaj rozczulać, drodzy Państwo. I teraz przejdziemy, Pani Joanno, do tematów... Panie Wojtku, jeszcze chcę zakończyć, Witka. Przepraszam, muzyka z ulicy, jeśli mamy się nie posługiwać, chociaż dla mnie to Witold Pilecki, tylko walczący, grając słowami mocnymi, grając na harmonii. Pani Joanno, dlatego dałem tutaj Witold Pilecki. Tak, ja go też tak nazywam. Nawet nie rozmawialiśmy na ten temat. Tak go nazwałam, Pani Wojtku. Już 2 tygodnie temu, kiedy to zaczęłam przeglądać. I tak, jeszcze jedno powiem. Śpiewał w swoich piosenkach nie tylko o muzycznej kastracji. To, co zauważył, ten upadek kultury, sztuki, śpiewał. Kiedyś była kultura, sztuka oraz wiara, gdzie romantyczna podziała się dusza. Wszystko to się w nim rwało. Krzyczało o powrót Polski. On śpiewał Polsko nie umieraj, ale on sobie zdawał sprawę, że umarła. Bo w ostatnim wywiadzie na tym polu mówił, że nic już nie ma. Mówił o lasach pustych, o wszystkich rzeczach. Mówił dokładnie, czuł taką pustkę, że tej Polski nie ma. I śpiewał o muzycznej kastracji. A ja to porównam do też duchowej kastracji. Nie tylko muzyczna kastracja nastąpiła, że kiedyś grały czerwone gitary, dzisiaj z playbacku jakieś fujary. Tak, pięknie to zauważył. Większość to są fujary grające z playbacku, podobających się wszystkim i czekającym tylko na oklaski i srebrniki. I po to śpiewają. Kiedyś głosili kazania dobrzy kaznodzieje, dobrzy pasterze. A dziś paplają jakieś bajki i bzdety. Też fujary niestety. Też fujary niestety. Nic się to nie różni. Więc tam to serce wolności. Pamiętaj, masz serce wolności. Ja bym powiedziała serce prawdy też. Tak, bo to dla mnie jest takie szersze. Nie kupi cię nikt. Jego nikt nie kupił. Jego nikt nie kupił. Dlatego prawdopodobnie tutaj zmilczę. I odniosę też to do siebie, bo mam próby zastraszania. Puszczają do mnie różne SMS-y i telefony mam z pogróżkami, bo są gorsi ci, co mnie straszą od tej tak zwanej cenzury, która jest w mediach. To się znaleźli cenzorzy narodowców. Mienią się wielkimi Polakami, narodowcami. I dostaję też groźby, więc jak mnie, powiem tu za słowami Witka, Panie Wojtku, że mnie nie kupi też nikt. Możecie mnie jedynie zabić, gnoje, ormowcy, szelmy, szczury i różni inni służalcy tej bestii. Możecie mnie tylko zabić. Jestem kurwa, tak? Tak mnie wszyscy wyzywacie już? Być może, ale niczyja. Ale niczyja. I nie zmienię moich poglądów i nie zmienię walki o Kościół, a walczę o Kościół, walczę z zakłamaną świętością Jana Pawła II, który w dużym stopniu jest winny rozpadowi i zgniliźnie w Kościele i jego konserwatorem, który to będzie utrzymywał, jeśli dojdzie do władzy waszym ryżobrodym. Jeżeli ktoś mi grozi, to tylko z tych powodów. Ja innych wrogów nie mam.
Ja od początku mojej walki postawiłam na walkę z Sanhedrynem i z niewygrabańcami, którzy zrobili rewolucję bolszewicką w kościele. Ktoś mi tu zarzuca, że ja się tam naczytałam jakichś apokryfów. Jakiś Polak mi tam zarzuca, Polak z nazwiska, może taki sam Polak jak prymas, że ja jestem prostaczka i się apokryfów nasłuchałam. No to człowieku, jeżeli jestem prostaczka, to żadnych apokryfów nie mogłam się naczytać. I ci ułatwię wnioski, jestem prostaczka, nauczyłam się prostego katechizmu, prostej wiary, ale tej prawdziwej wiary, którą na nieszczęście teraz Kościoła ja temu Kościołowi przypominam, bo bardzo szybko Kościół odszedł. 50 lat i odszedł od prawdziwej wiary, która była 2000 lat. Pani Anno, Pani nie jest prostaczką, jest Pani prostą kobietą, tak jak i również ja jestem prostym mężczyzną. To co w tej... Pana Wojciecha, chyba Polaka, nie wiem czy mu Pani ma. Janno, Wojciech Pani Polak Janno. Tak mnie osądził. Pani Janno. Ja tylko on jeden. Pani Janno, jest Pani prostą kobietą, tak jak ja jestem prostym mężczyzną, gdzie tak jak w muzyce, muzyka z ulicy, my cenimy sobie prosty świat. Bez komplikacji, tak, bez udziwnień jakichkolwiek. Prosty, tak zwana mądrość życiowa, to jest najważniejsza rzecz i z tego możemy cokolwiek ugrać. Nic poza tym. I mam gdzieś, panie Wojtku, tych wyuczonych w piśmie hierarchów, obytych, strasznie znających wszystkie pisma, którzy właśnie milczeli na zmianę wiary, na splugawienie naszego Kościoła. Ci, co powinni głosić i mieli wiedzę, nie głosili, nie czynili nic. Natomiast prostakami jest... Natomiast prostakami... Prostaczki zaczęli krzyczeć. Natomiast prostakami jesteście właśnie wy, te Wojtki Polaki i te inne Azury, i te inne szałataństwo, bezimienne inkognito. Wy jesteście właśnie tymi prostakami, chamami, nieukami, gdzie jesteście tylko na pożywkach akademickich, czyli czosnkowych. Nic poza tym. Nic z was nie będzie. Pamiętajcie jedną rzecz. Jest takie powiedzenie. Dlaczego czosnek nie pracuje na roli? Bo ziemia nie da się oszukać. I to samo jest z wami. No i jest dla nich nieczysta. Tak. Dlatego wśród rolników nie znajdziecie tego plemienia. Tak. Nie znajdziecie. I to samo z wami jest. Wy nie potraficie skleić jednego zdania poprawnie. Logicznie. Poprzez analizę. Nie. Idziecie jak ćmy. Albo jesteście sprzedani, albo jesteście po prostu tak głupi, albo ewentualnie zwykłe zaprzańce. Nic poza tym. Myślę, że wszystko naraz można by było wam przypisać. Nie ma nawet sensu o was dyskutować, bo już o tym mówiliśmy. Teraz pani Janno, ja jeszcze dokopcuję, jeśli chodzi o muzykę z ulicy. Oczywiście zgadzam się z zupełnością, że tego typu osoba, która również leżała krzyżem, tylko szczerze. Leżała krzyżem, nie tak jak większość dzisiaj. Nie tak jak większość dzisiaj. Nigdy w życiu by nie pozwolił na spalenie. Fakt jest faktem, że bardzo ciężko jest mówić tutaj, jeżeli osoba odchodzi w wieku 42 lat, prawda? Bo każdy wie, który jest starszy, co się ma w głowie, mają 42 lata. Mówię tu oczywiście o tym, że nikt wtedy nie planuje. Aczkolwiek on może i to czuł, ale to do człowieka tak do końca nie dochodzi, drodzy Państwo. Ja również za każdym razem, jak jadę do Polski, nie wiem, czy z niej wrócę. Tak dla pewnej świadomości, drodzy Państwo, mam faktycznie takie wrażenie, że może być różnie. Ale mnie gęby nie zamkną. Nigdy w życiu. Mnie gęby nie zamkną. Bo jeżeli ja bym miał wystąpić sam przeciwko sobie, to i tak bym sobie ze sobą nie poradził. Rozumiecie? Gdybym tak się zachowywał. Ja wiem, że to dzisiaj jest niezrozumiałe dla większości swojej, bo kwestie honoru, lojalności do
własnego sumienia, które mamy od Boga, jest po prostu dla was głupie w swojej większości. Naiwne, prawda? A po co się narażać, jak to się zawsze mawiało, nie iść pod wiatr, nie rzucaj się z motyką na słońce, nie kop się z drzewami. Inni to zrobią za ciebie, a ty sobie wejdziesz w odpowiednim momencie. Nie. Przyjdzie taki czas. Jak ja tutaj słuchałem tej piosenki, jest taki dom. Nie ma go dzisiaj. A jeżeli już mówimy o domie, to co śpiewa muzyka z ulicy, to mam na myśli kościół, który jest dzisiaj zamknięty. Ten dom jest zamknięty. Do niego nie można wejść, dopóki się go nie oczyści. Co to znaczy oczyścić dom? Przede wszystkim oczyścić wasze sumienia. Wy się musicie nawrócić na normalną drogę. To nie, to jest w pewnym stopniu są przenośnie. To są przenośnie, które należy zrozumieć. Bo jeżeli wy nie zastanowicie się, że jesteście częścią tego kościoła, to nic z tego nie będzie, ale kościoła, prawdziwego kościoła, chrystusowego kościoła, tego walczącego kościoła, niepełzającego kościoła. Który nie pozwoli, panie Wojtku, na masowe palenie Polaków, bo oczywiście, tego w religii naszej nigdy oczywiście nie było. To religia posoborowa, ta niewydrapana, ten Sanhedryn wraz z niewydrapańcami stworzyli sobie wielki biznes na Polakach. I tak. Wszyscy są chętni do spalenia. Bo po co później sprawdzić, dlaczego taki człowiek umarł, po iluś latach nawet. Dajecie się Polacy sami eksterminować. Ułatwiacie to im. Tak, tak. Oczywiście. Teraz pani Janna. Wojtek, przepraszam, muzyk z ulicy wychował się na wsi. Był dzieckiem z Podlasia. I ta jego i tęsknił za tym prostym życiem. Mamo, mamo. Śpiewał w tej Warszawie. Nie jest już tak samo. Mamo, nie śpi, wracaj. Tu chcę być twoim dzieckiem. Przecież musi być gdzieś skrzyżowanie naszych dróg. No skrzyżowały się te drogi. Ale jest to znaczące, bo ta tęsknota nawet w tej piosence do matki za tym normalnością, za tym normalnym, prostym światem była u niego ogromna. Ale nie popełnił samobójstwa. Był w kwiecie wieku, miał dzieci, które kochał bardzo i nagle umarł i trzeba było go spalić. Nikt o to nie pyta w swojej większości, pani Janno, bo po co? Hańba Polacy. Hańba dla kościoła, który na to pozwala. Hańba dla hierarchów, którzy odeszli od prawdziwej wiary, a katechizm stary kościoła mówi o tym, że tylko w niektórych wypadkach ciało może być spalone. I tu jeszcze odbiegnę do tego przemądrzałego kapitana wielkiego, który z zagranicy się mądrzy, jaki to on jest mądry, ja jestem prostaczka, żeby się zastanowił nad tym, właśnie nawet nad tym, jeśli innych rzeczy nie widzi. Bo ja nie należę do żadnej sekty, nie zmieniam żadnej wiary, nie naczytałam się żadnych apokryfów. Ja właśnie jestem w kościele prawdziwym chrystusowym, którzy to zmienili cwaniacy po 65 roku. I to was wszystkich boli. Dlatego Sanhedryn przez takich siepaczy, gnoi, pijaków, różnych alkoholików, ormowców próbuje mi zamknąć buzię. Ja nie zamierzam popełnić, w razie czego tu mówię, żadnego samobójstwa. Jest mi ciężko w życiu, ale moja wiara mi tego zabrania. I tak samo jak mój brat, ksiądz, który 7 lat był jezuitą przy papieżu, przy waszym świętym Janie Pawle II i przyjechał do Polski w 84 roku na przepustce, po miesiącu go wcielono do wojska i oddano nam w trumnie metalowej. Dlaczego? Przecież był wykształcony, nie był prostakiem. 7 lat go jeszcze dokształcili w tym Watykanie. A może dowiedział się rzeczy takich, że trzeba było go też uciszyć. Pani Janno, a propos właśnie nękania, dręczenia, te wymysły, jeszcze które... Przepraszam, panie Wojtku, skończę wątek. Kościół mi teraz wyklina, mam to gdzieś. Mojego brata, jezuitę, pochowano metr od na cmentarzu w Chęcinach,
pod murem. To taki wstyd, bo legalna, oficjalna informacja była, że popełnił samobójstwo. Tylko nikt nam ciała nie pokazał. To mnie pochowajcie z drugiej strony tego muru. Nawet nie na cmentarzu. Zwyrodniały kościele satanistyczny posoborowy. I wy jego pachołki. Nędzne pachołki szatana. Rządzące dzisiaj w kościele. Pani Janno, kwestia tego nękania, dręczenia, co rzekomo nam zarzucają, jest na a co dzień. A sami to czynią, bo ja nikomu, panie Wojtku, nie zamykam buzi. Ja się kłócę, ale nikogo bym nie straszyła i nie dzwoniła na jego telefon i nie puszczała mu SMS-ów. Co to on mi zrobi? On mi to i tamto zrobi. Pani Janno, 6 września mogę podać numery, panie Wojtku. Pani Janno, tak jak to robi Olszań. Da mi pani dokończyć? Przepraszam. Otóż taka. Pani Anna mi pokazała ten numer. Również odsłuchałem ten telefon. Prawdopodobnie to był numer internetowy. Głos. Tak, chłopczyku, będziesz teraz musiał się troszkę popocić. No cóż, masz szansę. Daję ci ją. Tak, daję ci ją. Zadzwonisz jeszcze raz i ładnie przeprosić za to. I ewentualnie wtedy, albo inaczej ci powiem, i wtedy będziemy inaczej rozmawiać. A jeżeli tego nie zrobisz, no to się będziesz musiał niestety jeszcze długo popocić z myślą, że przyjdzie moment, kiedy to wyjdzie na jaw. Łącznie z twoimi danymi. Tak. Łącznie z twoimi danymi. To wszystko, co ci mam do powiedzenia. Zaprzańcu. Masz szansę i wykorzystaj ją, bo akurat moje słowo się liczy. Rozumiesz? Moje słowo się liczy. Odpuszczę ci to pod tym warunkiem. To wszystko, co ci mam do powiedzenia. I teraz tak, pani Janno, ponieważ to wszystko... Panie Wojtku, ale ja sobie nie życzę przeprosin żadnych, panie Wojtku. To nawet nie ma o czym mówić. To nie ma o czym mówić, żeby mi taki ormowiec wyzwaniał, we wrześniu wyzwaniał. Straszył mnie, jak to strasznie mnie tak przesłuchają na seminaryjskiej policjanci, że mi uszami wyjdzie. No nie wiedziałam, że policja tak na seminaryjskiej przesłuchuje. A teraz, że mnie przegimnastykują, 23 o 16 stycznia dostałam taką wiadomość. Ty idiotko, ty taka siaka i owaka. To jak jestem idiotka, to po co do mnie dzwoni, że mi zamykasz usta? A któż to się w życiu bał idiotek? Kretynek, wariatek? Nie znam takich rzeczy. Idiotko, idiotko, przedporodowa, poporodowa, posoborowa, czyli bardzo go to głoszenie przeze mnie posoborowych treści denerwuje. Jaki się znalazł obrońca kościoła posoborowego? Biblia na stole i wyzwanianie do bliźnich i straszenie ich i donoszenie do sądu. Czyli Judasz. Judasz, który się zajmuje donoszeniem. Syn zatracenia. Jak skończył Judaszu za te rzeczy, to sobie przypomnij lepiej, czytaj tą swoją Biblię. Dobry katoliku, fundacja dobrego katolika, a może alkoholika, któremu już mózg zjadł do końca alkohol. Gnoju jeden, ormowcu. Pani Janno. Precz ode mnie, precz gówniarzu. Pani Janno, mamy tutaj hierarchię, która się zaczyna od gaśnicy. Potem przechodzi w dół. Czyli mówią teraz o pachołkach. Jest tak zwany one confident. Pod one confidentem jest nieokreślona kreatura z obrzydzonymi uszami. Następnie znajdują się pomocnicy, których nazwali tak zwanymi agentami. Mój Boże. Ten jeden z agentów, można go określić jako Judasz, Judzio. Judzio, ormowiec, tak, bardzo uczynny jest, jeśli chodzi o te osoby współpracy.
Doszła jeszcze osoba, pani Janno. Oczywiście, od dłuższego A czasu to ona mój jest. dobry pasterz, który lata po sądach Tak. na innych. Pasterz. Dobry pasterz. To jest tak zwany pasterz, tak? Dobry pasterz, który uwielbia chodzić i nadawać. Tak jak zresztą Olszański, ja przypominam, jak Tomasz Krasucki. No i koniec, panie Wojtku, tak. O nich. Ale jeszcze jest jedno, pani Janno. To muszę powiedzieć. Doszła jeszcze następna osoba. To gnojek zwykły. Nie był. O imieniu pani Janno Mareka Białego Stoku. Ten człowiek kiedyś do mnie wydzwaniał non-stopa. Był przeciwnikiem, szczęść Boże, był przeciwnikiem wyjątkowym tych dwóch klaunów, Ułana i tamtego obgryzionego. Tak. Próbował coś zrobić u Maciaka, ponieważ jest to tak zwany eunuch intelektualny, bo inaczej go nie można nazwać. Dlatego puściłem go całkowicie, powiedziałem mu wprost, chłopczyku, jak dorośniesz. Przypominasz sobie te słowa, co ci mówiłem przed wyłączeniem całkowicie? Jak dorośniesz, chłopczyku, to możemy pogadać. Póki co jesteś totalnie niedojrzały. Ale ty okazałeś się zwykłą świnią. I nic poza tym, bardzo podobnie, bo to też twój kolega, jak Judzio, Judzio od Judasza, żeby nie pomylić się, Ormowiec. Więc ta osoba krytykowała Maciaka. W taki sam sposób, jak i również Judzio, Ormowiec. To są te same schematy, pani Janno. To są ludzie, którzy, jeszcze raz powtarzam, byli w całkowitej wcześniej opozycji w stosunku do Szczęść Boże i w stosunku do tych dwóch. Teraz zrobili się ich agentami. Mało tego, ten intelektualny eunuch dostał propozycję od Ułana, konfidenta, że bardzo mile by był widziany jako kamrat. On się nie zastanowi oczywiście, jakby to nie było nagrane. Oczywiście jest nagrane. Od A do Z. I oni potrzebują trochę świeżej krwi od strony intelektualnej. No powiem ci szczerze, Ułanie, konfidencie, że niżej upaść już nie można. Ale ja widzę, że przy tobie zostały tylko same takie spady z demobilu. Nic poza tym i nie oczekuj, że będzie lepiej. Każdy normalny człowiek już dawno odszedł. Twój koniec jest bardzo bliski, to ci gwarantuję. Panie Wojtku! Tak? Panie Wojtku, jak się to mówiło dawno, jaki pan taki kram, jaki pan tacy jego agenci. Muszę tutaj dokończyć, pani Nie było Janno. Lepszych. Muszę... Nie było lepszych, panie Wojtku. Nie było lepszych, tak. Muszę tutaj dokończyć, ponieważ tu, żeby nikt sobie nie brał pod uwagę, że ja jestem obrońcą Macieja Maciaka. Nie. Szanuję go za programy geopolityczne, które uważam, że ma bardzo dobre. Stoi po stronie właściwej niedźwiedzia. Oprócz tego, drodzy Państwo, jest kłamstwem, że on propagował sramdemię. Kłamstwem. Nie. Zrobił błąd, już to powtarzałem, że propagował też Maciska. To był niepotrzebna rzecz. Ale natomiast jeśli chodzi o formalinkę, w żadnym wypadku tego nie, wręcz przeciwnie, uprzedzam. Również pana Borsa przed tym. Więc wy sobie możecie zmyślać i układać nie wiadomo co, bo ten chłystek nazwał Maciaka oszustem. Natomiast przytoczył, że ten Ułan, konfident, że on powiedział rzekomo w stosunku do nich, że oni są złodziejami. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W 100% jesteście złodziejami. Natomiast nazywając Maciaka oszustem, to są puste słowa. Bo ja nie widziałem jakichkolwiek argumentów. Natomiast na was jest pełno. 120 tysięcy żeście przytulili od pewnej osoby. Tak. 120 tysięcy.
Mówię tu o łanie, prawda? Nie wiem, ile milionów żeście. Tak, to nie są przesady. Bo te rozliczenia tam ze 400 tysięcy, ze 4 miliony, że to, że tamto, że nie wiadomo na co to poszło. 4 miliony to jest taka nawet nie połowa zaliczki, którą oni wzięli. To uważa się, że co, z jednej strony można na kogoś pluć, a tu ma się konkretne w pewnym stopniu wyliczenia, bo tu chodziło o 4 bańki. I one poszły sobie tak w dym. Oni się wypierają. Wypierają się słowami. Są pewne rzeczy, które wyszły na jaw. Ale do was to nie dochodzi. Nieważne. To jest, jeszcze raz powtarzam, prostytutka, która dobrze zrobi klientowi, ma prawo wziąć pieniążki. Drodzy Państwo, tak. No, jeżeli się nie podzieli z koleżanką, która jej pomagała, no to jest przykre, prawda? Bo tak to można nazwać. To jest przykre, to jest też zaprzaństwo w pewnym stopniu w tej materii, w tej profesji. Tak, zaprzańce. Natomiast tutaj ja chcę poruszyć inną rzecz, bo to są pieniądze. Mnie to na nie interesuje. To są tylko dodatkowe atrybuty. Natomiast mnie interesuje ta pseudomentalność tych ludzi. Pan Ułan. Konfident. Widziałem program po procesie. Powiedzcie mi jedną rzecz. Dobry pasterz powiedział, nie, ty nie możesz klęczeć przed czosnkiem. Ty nie możesz klęczeć przed nikim. No tak, on będzie bronił posoborowia. No bo przecież JP2 jest cały czas na świeczniku. Nie myślcie sobie, że on nie wie, kim on jest. Ależ oczywiście, że tak, ale to mu się po prostu opłaca. Natomiast Ułan... No dlatego takiego agenta zyskał. Tak, natomiast Ułan, powiem ci szczerze, pasterzu, myślałem, że już po prostu wyzionąłeś ducha, organizm nie przetrzymał ilości tego napoju złocistego. No ale jeszcze jesteś, dobra, zobaczymy jak długo. I teraz tak, on powiedział, że nigdy nie będzie klęczał przed czosnkiem. Człowieku, przecież ty leżysz krzyżem od jakiego czasu przed szczęść Boże. I ty mi tu śmiesz mówić, że ty nigdy nie będziesz? To już jest taka hipokryzja i głupota, że większej nie można znać. I teraz tak, ludzie, którzy jeszcze za wami gdzieś tam stoją, to słyszą i nie reagują, to jeszcze podam jeden przykład. Proces, gdzie Ułan zaczął dokrzaniać się do osoby, która rzekomo go dekoncentrowała. Czyli coś tam szukała w kieszeni, coś tam w telefonie, coś poprawiał koszulę i on jako wielki reżyser na tej łysej pale wszystko widział, bo on ma z tyłu oczy. Jego to denerwowało. Ale dlaczego się to denerwowało, chłopczyku? Ja ci powiem. W normalnie w jakimkolwiek sądzie, gdyby to nie było nagrane, to sędzina by ci powiedziała od razu, w sekundzie, stop, rozmawiamy na temat, a pan wychodzi poza. Jeżeli jeszcze raz się powtórzy coś takiego, będzie pan miał takie, a takie konsekwencje. Tak się w sądach załatwia sprawy. Jakby nie patrzeć. A pani sędzina ze spokojem słuchała przez parę minut, jak ty żeś, chłopczyku, odwalał tą reżyserkę. Swoją, nagraną od samego początku. Że ktoś ci przeszkadza. Przecież jak patrzę na ciebie, to jak w tym filmie Ziemia Obiecana, Marek Walczewski, ten łysy psychol. Dokładnie identyko zachowywałeś się. Ale ty mogłeś to zrobić. Tobie nikt nie przerwał. Nie znam nikogo, kto ma normalnie, rzeczywiście proces, by coś takiego było zaakceptowane. Rozumiesz? To jest kolejna ściema. Mało tego, wyszedłeś po krako intelektualna łysa, pało, i jeszcze powiedziałeś, że sędzina przyznała rację, ale była oburzona co do pewnej formy słowa. Wiesz, ja nie jestem reżyserem, ale wystarczy raz, że zobaczę i dobrze pamiętam każde słowo.
a w szczególności takie łajze jak ty. Przykre jest tylko to, że osoby pełnej nieświadomości takie bzdury łykają. To jest bardzo przykre, pani Janno, i nie do zaakceptowania. Aha, jeszcze jedna rzecz. Życzymy wam coraz więcej takich agentów, jak sobie zbieracie. Bo faktycznie kastracja intelektualna to jest za małe słowo na to, co te wasi agenci sobą prezentują. No ale wy aż tak dużo nie odbiegacie od nich tak naprawdę, patrząc na to, co wy robicie. Zastanawiam się, jak jest możliwe, że człowiek, który zachowuje się jak totalny psychol, jest akceptowany i to ma być reprezentant, drodzy państwo, ruchu narodowego. To się w głowie nie mieści. Z takim bardaszanym językiem i zachowaniem. I agent. Tak. No to panie Wojtku. Tak, pani Janno. Panie Wojtku, to jeszcze wracając do tego, tu podsumujemy już koniec, bo jest chyba przesunięcie. Przesunięcie, pani Janno, myśli pani? Halo? Myśli pani, że przesunięcie? Na pewno jest przesunięcie, panie Wojtku. Dobrze, to ja tak. Wyłączę i włączę w takim razie. Nie ma problemu. Już zaraz połączymy się na nowo z panią Janną. No, tak bywa. O, szybciutko. A teraz jest panią Janną przesunięcie? No halo, jest dobrze. Słyszę. No to dobrze. To teraz jest dobrze, bo od razu pani też odpowiedziała. No to kończąc już te brudy, panie Wojtku, bo się ubrudzimy całkowicie, grzebiąc się dalej w tych odchodach. Tak jest. Pecko-ormowskich, bolszewickich metodach. Tak, tych niewydrapanych, tych, o których mówiłam, jak Jakub Berman napisał raport tajny w 1946 roku, jak się macie zachowywać. Pojęliście to dobrze. I teraz tak, ten dobry pasterz tam wtórował swojemu panu, że gwałtownicy osiągną niebo. Tak, gwałtownicy osiągną niebo, ale nie heretycy, nie Judasze, nie ormowcy i posoborowcy. Nie, nie, nie. Judasz do nieba nie poszedł, dobry pasterzu, judaizatorze kościoła posoborowego, konserwatorze janopawłowy, katoliku posoborowy. Razem z tym twoim drugim agentem, ormowcem, szczurem, pracujący dla jaszczura. Niebo wam się marzy? I teraz tak, podaję te dwa numery telefonu. Zrobię tak, jak robi Olszański. Jeden był 23 styczeń, godzina 16. Najpierw był telefon z obelgami. Jak to ja mam, nie wiem, do jakiegoś Maciaka jechać, gdzieś go bronić, pan ma po mordzie dostać, czy kogoś bić. W ogóle gadał jak potłuczony. Cechą charakterystyczną wszystkich tych telefonów i SMS-ów do mnie jest mamrotanie. Jest jakieś pisanie szyframi, nie wiem jakimi. Jest to mowa bełkotu i powiedziałabym pijaka, nienormalnego człowieka. Pani Janno, to nie tłumaczy. Biorąc pod uwagę czas, jaki on pisał, to faktycznie to trzeba rozumieć, że już mógł mieć tą dawkę dość mocną w sobie. No, więc 23 pisał mi, że mnie ktoś bardzo przegimnastykuje w pociągu do Sosnowca. Ja wtedy mówię, Boże, w jakim pociągu do Sosnowca? Ja się do Sosnowca nie wybieram, ale on się wybierał. I później 3 dni później widzę tą sprawę, no i mi się wyjaśnił rebus. On też rebusami pisze, jak ich pan. Rebus mi się wyjaśnił, czemu w pociągu do Sosnowca, bo co, bo jechał z innymi kumplami tam na sprawę i ja miałam z nimi jechać, on miał mnie tam gimnastykować. Szawle, szawle! Czemu mnie prześladujesz? Więc ten telefon wygląda tak. 48, 45, 32, 14, 103. Ale wcześniej myślałam, że Szawłowi przeszło. 6 września był to inny telefon, ale treści te same. I
idiotko, zamknij, nie gadaj tych rzeczy i tak dalej. Tak on mi rozkazuje, co ja mam gadać w internecie, a co mam nie gadać. A on może gadać wszystko i jego piętaszek, pan jeden i drugi. Im wolno grozić, im wolno wyjmować jakieś bagnety, pałki, wyzywać od kurek, im wszystko wolno. Zajmij się, dobry pasterzu, swoim panem i na niego lataj do sądu. Gnoju zagnojały. I to był numer, w którym mi groził we wrześniu. Myślałam, że ci przeszło. Jeśli nie przeszło, no to 515-751-077. Może znajdzie się ktoś godny twojej uwagi, porozmawiasz sobie z nim, a on z tobą. No ode mnie telefonów nie odbiera. Ormowcu. Ormowcu zagnojały. Takich się kiedyś po wojnie na wsi, to się na gnoju, na kupie gnoju, jak jagnę za kurestwo wywoziło za las. Nie mieli racji bytu, a wy dzisiaj donosicie na ludzi jeden z drugim, jeszcze się tym chwalicie? Co to wy nie zrobicie? Uważaj, żebyś ty w sądzie sam nie odpowiadał. Gnoju jeden z drugim. No póki co, pani Janno... Tyle, panie Wojtku, koniec z tymi wszami. Pani Janno, póki co to przed sądem, jeśli chodzi o nich, to chyba za wcześnie, ponieważ trzeba było troszeczkę porządku tamtej zrobić. Tak, panie Wojtku, i to już skończymy i zaśpiewajmy piosenkę. Idzie wsza po Żydzie, po Żydzie. Idzie wsza olszańska. Ułańska. I czasem, Wojtusiu, do ciebie mówię, czasem wyjdź z rozporka swego pana ryżobrodego, złapać trochę powietrza i dotlenić też swój mózg, zaczadzony od czosnku i innych wydzielin. Za późno. Pani Jana, za późno. To jest syndrom gotowanej żaby. On już z tej kąpieli nie wyjdzie. To mu się po prostu nie opłaca. Tak, panie Wojtku. I to już kończymy. Zabawę i kąpiel w tym szambie i chciałabym się odnieść, powiedzieć kawał religijny. Może teraz wejdziemy na, trochę na luz. Weszliśmy smutno po muzyku, przeszliśmy do ormowców, skończyliśmy z ormowcami, teraz będzie trochę o naszej wierze. Panie Wojtku, bardzo narzekają te różne wielkie wyuczone w piśmie i w mowie, po teologiach, po kulu, wykształceni, prowadzący kanały katolickie i dziwią się, robią programy. Dlaczego to nie dokonano nawrócenia Rosji? Słyszał pan lepszy kawał o nawracaniu Rosji? Bo ja nie. W historii Kościoła lepszego kawału religijnego nie słyszałam. Jak mógłby by heretycki, ekumenicki, sodomicki, bolszewicki kościół antykatolicki, który przejęli od dawna Icki, miałby nawracać Rosję? Chyba Rosja, ten kościół, to się zgodzę i nawróci. Przyjdzie taki czas. Tak jest, pani. Amen. Amen, chciałoby się powiedzieć. Przyjdzie taki czas, przeczeszą was na wszystkie strony. Pani Janno, dobiliśmy ponad godzinę. Czy pani chciałaby jeszcze poruszyć jakiś temat? Oj, nie powiedziałam wiele, a miałam powiedzieć wiele. Więc tak, chciałabym się jeszcze odnieść na koniec, bo to mi leży na sercu, jeśli pan pozwoli. Skomentować ten 10, bo nie dane mi było u pana Eugeniusza. Panie Eugeniuszu, nie mam do pana żalu, żeby pan to słyszał. Nie mam żalu, boi się pan jak większość Polaków. Trudno, niech pan z tą bojaźnią zostanie. Ja sobie pozwolę tu u pana Wojtka skomentować ciąg dalszy tego wystąpienia, które dla mnie jest ważne. Dlatego, że ja czekałam wiele lat, żeby ktoś zaczął bronić Kościoła. Nikt tego nie zrobił. I musi to znowu robić polski kościół katolicki. Znowu nam mają bronić Icki. I czytam tu. Panie Wojtku, mogę? Tak, oczywiście. A jak mi zostanie czasu, to na koniec przeczytam wiersz, który znalazłam na stronie Emaus Salezjanie, tam po Bosko 2020. U Salezjanów śpiewał. To dobrze, to pani Jano, tym zakończymy właśnie. Bardzo dobrze. Tak, i tym zakończę. Więc tu się skupię już tak szybciej. To mówiła
tam u pana Eugeniusza, podnieś rękę Boże Dziecię i tak dalej. To wszystko ludzie słyszeli, ten minimalistyczny program rewolucyjny, w jakim duchu, to się możemy domyślać. No i tam nas przestrzegał przed tyranią uzurpatora monarchii. No, o Boże, brakło mi słowa, pamiętam. O kim to mówiliśmy, panie Wojtku, bo troszkę było tutaj nerwowo. To nie szkodzi. Przestrzegał nas, nieważne, bo zapomniałam, a to robię tak na żywo. Przed Bonaparte nas ostrzegał, tak. Ten, który taką ma tutaj swojego piętaszka, który idzie jego drogą, on nas ostrzegał, ale to nieistotne. I tutaj, czy będziemy dalej szli za przykładem uosobionym przez rewolucjonistę i tyrana, to już mówiłam, co o tym myślę, że następny uzurpator monarchii polińskiej nam się tu szykuje. I teraz dalej. Tam padły takie ważne słowa, że w tym świecie słowo waszego, słowo Boga musi stać się ciałem. Ja tam mówiłam, że tu nie chodzi o słowo Boga, ale słowo Sanhedrynu, na co pan zreiterował trochę pan Sendecki. No niestety słowo Boga nie jest w tej chwili, słowo Boga jest w kościele deptane, nie jest to słowo przestrzegane, nie jest to słowo w ogóle uznawane już w kościele. To 10 Bożych przykazań to już dzisiaj słyszałam anatemę, jak patriarchat Eliasz puścił to na stronie anatemę Sit i wyklęcie Bergolia. No, to już od dawna powinno być zrobione i nie tylko Bergolia. Także te rzeczy się już dzieją, to już lawinowo idzie, więc ktoś tu staje i takie kity nam wciska, że musi to słowo być bezpieczne. Ja uważam, że tu nie chodzi o bezpieczeństwo Bożego Słowa, ale spuścizny Jana Pawłowego testamentu, który ma być nadal utrzymywany, żeby Polska była nadal Polin. To jest gwarancja dalej tych samych układów, tego samego systemu. Także tutaj dalej mówił, że gdzie tam głos biskupów, powiedziałam, że ja tego głosu od dawna nie słyszałam i nie ma co do tego wątpliwości, że głosu biskupów broniącego słowa Boga nie było od lat i nie ma. I tutaj padły takie słowa, że właśnie, że kiedyś był głos biskupów i żal, że tego głosu teraz nie było. My wyrażamy ten głos, mówił Ryżobrody, my tęsknimy za tym, żeby było rozdzielenie władzy świeckiej od duchowej, które jest fundamentem cywilizacji, żeby było praktykowane, a nie będzie praktykowane, jeśli władza duchowna będzie siedziała w kącie, zapędzona tam, czy przez rewolucję, czy własne deficyty, czy kompleksy. No właśnie, a może, panie Ryżobrody, zapędzona tam przez nauczanie twojego wujka Jana Pawła II, wujka Lolka. Takich nauczył, że mają być teraz cichutko na ekumenizm, na dni judaizmu i na inne dni szatanizmu i tak dalej. Także, panie retorze Sanhedrynu, jaśniej do tych poliniaków, jaśniej. My, parlamentarzyści, w skromnym składzie, my tęsknimy za donośnym głosem urzędu nauczycielskiego. Coś takiego. Tak, my też tęsknimy. My, katolicy, prawowierni Kościoła Chrystusowego. My dopiero tęsknimy. Ty, Ryżobrody, go jeszcze masz. Cały czas on jest na urzędzie, język Jana Pawła II, urzędem nauczycielskim. Dlatego się tak babracie w tym szambie. Więc tęsknicie, najpierw sobie posprzątajcie. My tęsknimy, żeby tak było tak, a nie było nie. No właśnie, no właśnie. Śmiechu warte, można byłoby powiedzieć. I dalej. My w naszej pracy potrzebujemy tego punktu odniesienia. Tego punktu odniesienia. Cały czas Jana Pawła II. To jest wasz punkt odniesienia. Żebyśmy się sami nie zgubili. Żebyśmy nie popadali w grzech uzurpacji pychy, że to my Polacy, a ja teraz tu wam zrobię mały myk, Poliniacy, i tylko
słowo zmienię, żebyśmy nie popadli w grzech uzurpacji pychy, że to wy, Poliniacy, sami Polacy, będziecie jakieś standardy z Polin definiować i stanowić. O nie, nie, nie. Polacy nie będą standardów prawdziwych stanowić i definiować. My jesteśmy od tego. To ci się, ryżobrody, udało. Nie Polacy. My prosimy o ten głos, szanowni Polacy. Tak, tak, nie, nie. A nie owijanie w bawełnę, a może spacey. A może owijane jest od dawna wszystko w spacey. I rozmydlanie rzeczywistości przez różne frazesy, z pozoru katolickie, no właśnie, a w rzeczywistości ickie. Od dawna to jest owijane we frazesy ickie w Kościele. Konstytuujące od lat nową fałszywą doktrynę dobroludzizmu właśnie. Kto tą religię wymyślił, wcielił, wprowadził i utwardzał i chce ją nadal kontynuować? Jan Paweł II. Powtarzam to od wielu lat, za to nie chcecie zniszczyć i załatwić. Wymyśloną przez twojego wujka, lolka, ryżobrody. I nie śmiesz tego ludziom powiedzieć, tylko ich może po ulicach będziesz teraz gonił, a może po kuriach i będziesz tylko z Franciszkiem walczył, bo Franciszek wam wiarę zepsuł akurat. Gdzie nienawidzimy już szczerze, jak tylko, jeszcze raz wróć, konstytuujące od lat nową fałszywą doktrynę dobroludzizmu, wymyśloną, tak jak powiedziałam, przez Lolka, gdzie nienawidzimy już szczerze, jak tylko uprawiamy jakiś socrealizm. Nie socrealizm uprawiamy, panie ryżobrody, tylko uprawiacie od lat razem z tym kościołem zaprzańcy bolszewizm Andrzeja Wyszyńskiego, kuzyna Stefana Wyszyńskiego. To jest ten bolszewizm tamtego Andrzeja, który zniszczył Rosję, a dostał się do Polski i zniszczył i przejął duszę polskich katolików. To się nie nazywa socrealizm, tylko wprost bolszewizm. Niewydrapany bolszewizm. Teologiczno-polityczny i tak dalej. I we własnej osobie zapomniał, to już jest mój wkręt, dodać, dziękując, przyszły monarcha Polin i jego kółko graniaste. Życzę wam, wiecie co, Polacy, przestało mi zależeć. Życzę wam, żeby został tym monarchą. Pani Anno, chciałbym tylko, żeby pani jeszcze dopowiedziała jedną bardzo ważną rzecz, którą żeśmy razem zapomnieli. A mianowicie, że w ostatnim programie bodajże Uan Confident zaczął chwalić się JP2. Może pani to przytoczyć, bo pani to widziała. Słyszała. Aha, tak, przez chwilę, tak jak mówię, nie oglądam, dlatego, że tam nie mam na to czasu. Czasem mi się to włączy przez chwilę, ale akurat ta chwila, to jest dziwne, że akurat złapałam i chwilę tylko słuchałam. Był taki moment, w którym opisywali jakieś komando, do którego wdrażano niewydrapanych i oni się zajmowali niewydrapanymi. No i bardzo zdziwiony Ułan dziwił się, że coś takiego jest, a to znaleźli jako informacje legalne z Google chyba. W każdym razie bardzo zszokowany, że co to jeszcze się okaże, że nasz, tu padają słowa, nasz Ojciec Święty Jan Paweł II też byłby takim współpracownikiem, czy coś takiego, ale chodzi mi o sam wymiar tego słowa. Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. No to przypominam tym ludziom, którzy może już zapomnieli, że zrobił specjalny program jakiś czas temu, w którym jasno i wyraźnie pokazał, jaki ma stosunek do Jana Pawła II. Co to się zrobiło, że się Wojtuś nawrócił? No to dlatego mamy tutaj ten cud nad Wisłą, że teraz ma dobrego pasterza, który mu przytakuje i razem z tym dobrym pasterzem będą walczyć z Joaśką z Kielc, bo ona śmie Jana Pawła II podważać. A oni go będą ratować dla dobra swojego pana ryżobrodego, który na pewno tego od was opiekuje.
Pani Joanno, to akurat było bardzo ważne, żeby to podkreślić i przypomnieć. Tą chwiejność emocji, mówiąc delikatnie, prześmiewczo, u tego jegomościa konfidenta Ułana. Tak, ale jeszcze tak szybko, Panie Wojtku, jeśli mogę, bardzo się postaram szybko. A ile czasu jeszcze, Pani Joanno, bo już mamy no, godzina 20. Dobrze, zdążę, Panie Wojtku, bo to jest istotne. Po Ryżobrodyn tego 10 wystąpił Płaczek, który nad Polską, nad Polin umie tylko już płakać. I tutaj jego prześmieje też szybko. Niewydrapane lobby polityczne rządzące w kraju przedstawiają politykę państwa Izrael jako obiektywnie słuszną. Pozyskują budżetowe pieniądze na cele własnej mniejszości narodowej. Wykorzystują dostępne sobie media do promowania w życiu publicznym swoich autorytetów. No, nie, proszę sobie to ludziska słuchać i przekładać odpowiednio w głowie. Swoich autorytetów właśnie. Kto to mówi i jakich autorytetów? Dobieranych wedle niewydrapanego pochodzenia dążą do obsadzenia ważnych stanowisk, zwłaszcza w kulturze, czyli propagandzie. No właśnie, przez obywateli pochodzenia niewydrapanego dążą do wprowadzenia filosemickich instytucji, historii, programów edukacyjnych, a w religii i w kościele głównie, no właśnie, i tak, no to dokładnie, w religii i w kościele głównie dążą do penalizacji antysemityzmu, próbując zawłaszczyć dla siebie monopol na interpretację tego określenia, starając się prezentować niewydrapany punkt widzenia jako obiektywny, dążąc do judaizacji chrześcijaństwa. No właśnie. I teraz tak, w Sejmie zamiast tego wprowadza się na teren Sejmu RP parareligijne niewydrapane obrzędy, nad czym osobiście jako poseł Korony Polskiej ubolewam. I tu się podpisał Grzegorz Płaczek. Ubolewaj dalej i płacz, płaczku, jak płaczki żydowskie na cmentarzu. Szostkowe, Pani Janno, szostkowe. No, także w całej okazałości podsumował, podparł się tym i to jest właśnie dla Polaków, to są takie rebusy, że nie trzeba tego nawet bardzo się nad tym zastanawiać, żeby widzieć hipokryzję i robienie Polaka w bolo. Jak tego Polacy nie widzicie, to już nie zobaczycie. I na koniec wiersz świadomego muzyka z ulicy, który wam mógł tylko to grać i śpiewać. Ale świadomość miał i nie dał się takich kitów wciskać. Ryżobrodych i innych. Ułanów, narodowców, rozporkowców i innych. Ormowców. Koń, krowa, koń i świnia. Założyli maski, bo szczur im powiedział, że będą wciągać zarazki. Koń ciągnął wóz, chociaż duszno mu było, krowa miała problem z trawą i koniczyną, a świnia była szczęśliwa, choć ryja zasłoniła, bo miała pełne koryto i nawet szmata na ryju jej nie przeszkadzała, ponieważ szczur we wszystkim dobrze jej doradzał. Tak szczury są świetnymi doradcami. Szczur dumny ze swojego planu, a zanim o tym powiem, bo on to robił na żywo, a zanim o tym powiem, co sobie pomyślał, miałem wam powiedzieć, że bydło się słuchało, bo bydło było głupie, a szczur śmiał się z bydła, bo bydło miał w dupie. I zobaczcie. I śpiewał wam też o tym Witek. Przepraszam, nie mogłam, nie wytrzymałam, Panie Wojtku. Muzyk z ulicy. Śpiewał wam to. I nie w sensie, żeby obrażać, tylko żeby ludzi otrząsnąć. Z otumanienia, ze zbydlęcenia, do którego doprowadzili niewydrapani. Szczur się przechadzał dumny ze swego planu po okolicy, po polach, lasach. Patrzył z daleka, jak żyli, tak dzisiaj można by powiedzieć, polscy katolicy, i wnet zobaczył kury, co masek nie miały, a kury na to, że ich mózg
na te szczurze prawa jest chyba za mały i masek nosić nie zamierzały. A ponadto kogut powiedział, że kura to nosić może jedynie, jajka może i że nikt się nie będzie szaro gęsił w jego własnej oborze. Jak to szczur zaskoczony zaczął krzyczeć, straszyć, no jak to szczury, straszyć, że tak być nie może, każdy musi nosić maskę, a zwłaszcza w oborze. A kury słuchały, słuchały, słuchały i w końcu się wkurzyły, jak to kury, i szczura kłamce zadziubały. A morał jest to taki z tej bajki, że pomimo, że na końcu łańcucha pokarmowego są wprawdzie ssaki, ale najwięcej rozumu mają małe ptaki. I życzę wam, żebyście byli jak te kury. Tak, i piękne życzenia tu złożył, żeby choć poliniaki mieli rozum jak te nasze ptaki, nasze gospodarskie ptaki, czyli kury. Bo kury wbrew pozorom, ja bardzo kury lubiłam, nawet imiona miały moje kury. Nie były głupie, nie były głupie. No i tyle, poliniacy, macie mniej rozumu niż te kury. I to nie tylko w kwestii masek, ale zdejmowania masek z niewydrapanych szczególnie. I tyle, panie Wojtku. Dziękuję, pani Janno. Pokazałem serce wandejskie, jak i również naszego Jezusa, prawdziwego Chrystusa, na koniu białym, z berłem w prawym ręku. Drodzy Państwo, tak, chciałbym, żeby... miał serce, rozum i odwagę. Wszystko to, co Pan zawsze mówił. Serce, rozum i odwagę. Ten chłopak w sobie miał. Chciałbym, żeby ten program, w sumie można powiedzieć pierwszy, bo ten poprzedni, to można było powiedzieć, to faktycznie taki wstęp po przerwie, ale właściwy program to jest teraz, byście się zastanowili. Byście się zastanowili, czy warto angażować się w taki sposób, jak to robicie. Bo to po prostu się mija z celem. Jeżeli faktycznie będzie tak, jak jest, no to jeszcze raz powtarzam, wyłączę komentarze. Będziemy robić oczywiście programy bez wysłuchiwania czegokolwiek, przeglądania czegokolwiek, bo po co? Bo to jest po prostu bez sensu. A tutaj a propos szczurów, no to oczywiście pozdrowienia, ułanie konfidencie, łącznie z tym obgryzionym, jak i również ta twoja watacha, tych agentów. Wyjątkowo, bym powiedział, intelektualnie obrzezanych. Wyjątkowo, no ale nie było lepszych. Faktycznie nie było lepszych i schodzisz coraz bardziej w dół. Jeżeli ty się kimś takim podpierasz, to robisz nam wyjątkowo dużą przyjemność przy okazji, ponieważ tym samym my widzimy twój upadek. Nie tylko finansowy, na którym nam nie zależy, ale przede wszystkim moralny. Moralny to za dużo powiedziane. Moralny to za dużo powiedziane, przepraszam, bo ty to akurat tych słów nie rozumiesz, ani nie można było do ciebie tego przypisać. Wam przypisać. Po prostu upadek człowieczeństwa, którego już od dawna nie posiadacie, a tym samym poczucia wstydu, które jakby wiele razy to powtarzałem, zjedliście sobie na śranko w przedszkolu. To wszystko. Wy z nami nie wygracie nigdy, bo to by było tak, jakby kłamstwo mogło wygrać z prawdą. Rozumiecie, chłopczyki? Nigdy w życiu będziecie cały czas robić to, co robicie, tak? Do pewnego momentu, kiedy nie legniecie krzyżem, ale z niego już nie staniecie, bo was ten krzyż przygniecie i wam nie pozwoli już na nowo stanąć na nogi. Rozumiecie? Przyjdzie taki moment, bo do tej pory robicie sobie zwyczajne jaja ze świętości. Polskich prawdziwych świętości. I oni się
Mają, panie Wojtku, za katolików. Oni tam modlitwy nawet już zaczynają wymawiać. Chrystusa pokazują i oni się podpierają tak zwanymi, pięknie się nazwali agentami. Nie, to jest zwyczajny ormowiec, donosiciel, ubek. Ubecy tak robili, esbecy po wojnie. Ale oni przynajmniej się nie utożsamiali z Kościołem i z wiarą. Dlatego ja się tu zwracam do Polaków. Dokąd ludzie udający katolików, mieniący się katolikami, łażący po jakichś mszach, nie wiadomo co czyniące tu w stronę Kościoła, i oni się jasno określają, że oni będą donosić, donoszą i się tym szczycą? Może by się ludzie, Polacy, może byście się ruszyli, zaczęli to zbiorowo piętnować, opluwać takich ludzi. Takich ludzi zacząć opluwać, bo my jesteśmy opluwani za co? Za to, że się kłócimy? Czy my na kogoś donosimy? Czy ja komuś zamykam buzię i chodzę po sądach? Nigdy w sądzie nie byłam. No śmiało, pasterzu wielki, podaj mnie do tego sądu, bo zobaczę, jak sąd wygląda. Gnido. Pani Anno, oni tego nie zrobią z prostej przyczyny. Zbyt dużo rzeczy wyszłoby na jaw. To samo, pani Anno, to jest na zasadzie, wie pani jakiej? W tym momencie, póki co, jest taka, a nie inna oglądalność. Wówczas ona by się podniosła niebotycznie. Czyli rozgłos by był coraz większy i coraz większy i coraz większy. A im to nie jest na rękę. Oni wolą gęby w pewnym stopniu zamknąć sami i posiłkować się takimi obszczymurkami, o którym żeśmy mówili, konfidentami, ormowcami i innymi judaszami. I to są, panie Wojtku, ludzie, którzy się utożsamiają z katolicyzmem. Ja tu nie mówię o lewakach. To jest jeden z drugim się ma, jeden, nie wiem, Jehowy, drugi katolik. Jeden drugiego wart. A ten ułam z nimi i z Osradowski. Pani Janno, tu muszę jeszcze jedną osobę dokopcować, bo zapomniałem, z tym, że ta osoba... Gratulacje. Gratulacje, kamraci. Tu muszę dokopcować jeszcze jedną osobę, o której zapomniałem. Natomiast ta osoba akurat pracuje bezpośrednio dla Szczęść Boże, reklamując gaśnicę, gdzie się da. Witam Cię jeszcze raz, stary przyjacielu, Sławomirze Zakrze. A od dzisiaj będziesz Sławomirze Drzazgo. Tak, Sławomirze Drzazgo, witam Cię serdecznie, stary przyjacielu. Dalej reklamuj gaśnicę, gdzie się da, bo robisz to coraz częściej. Życzę Ci powodzenia, byleby czasami ta gaśnica przez pomyłkę nie wybuchła. Tak, bo nie będziesz miał jak ręki wyciągnąć po jałmużnę. I nawet nie będziesz się mógł podrapać, za przeproszeniem, w 4 litery, a to dopiero zje się po ludziach, bo sobie znalazłeś przecież wspaniały sposób na życie. Tak, wspaniały sposób na życie. Dobrze Cię tam wykarmili. Dobrze, pani Janno. Kończymy. Szkoda czasu. Jeszcze słowo, to ja słowo do tego pana Sławomira. I służ dobrze i lojalnie swemu nowemu panu Ryżobrodemu i jego piętaszkowi, mistrzowi mowy polskiej. Ale nie tylko mowy, uczynku i różnych innych. Ach, to jeszcze jedną rzecz muszę dodać, pani Janno, ponieważ konfidente ułam ma tendencję do coraz częstszego powtarzania, że on jest szczęśliwy, że na arenie politycznej zaczynają się bić między sobą. Zwróćcie uwagę, jakie to jest odwracanie uwagi od rzeczywistości. Nie ma tam walki żadnej. Kompletnie. Tam wszystko jest po staremu. Natomiast on próbuje wam tutaj wmówić i odwrócić uwagę od siebie samego i od swojego pana, że rzekoma jest walka. Przecież o to im chodzi. Systemowi o to chodzi, żeby była walka, żeby rozczłonkować partie, które się ze sobą nawalają. Tego nie ma. To jest celowa prowokacja, dezinformacja ułana konfidenta, drodzy Państwo. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne. To są kolejne elementy, które pokazują, kim ta kreatura jest. Pani Janno, dziękuję bardzo. Powiedział panie Wojtku, jeszcze chwilę. Powiedział panie Wojtku, że nic prostszego niż cuda czynić. Czyń cuda. Czyń cudotwórco. I jeszcze jedna rzecz ważna. Przypomniało mi się też, jak mówili o śmierci Lettera, to tak mu się, taki nie wiem, czy to lapsus językowy był, no my się też przejęzyczamy, może się nie powinnam tego czepiać, a może powinnam. Powiedział takie słowa.
Tusk ma swoje winy, ale nie przypisujmy mu cudzych zasług. A dotyczyło to śmierci Lempera. Tyle. A no właśnie, to się zastanówcie nad tymi słowami. I zastanówcie się, czy czasami... Chłopaczkowi chlapnęła, może tak, prawda? Tak. A wie pani dlaczego? A wie pani dlaczego? Bo już próbują w niektórych mediach ludziom mawiać, że Tusk ma pociągi prorosyjskie. No to jest dopiero, za przeproszeniem, kpina, czyli mówiąc krótko, agentów teraz będą robić z siebie na siłę z Tuska, na siłę z Ryżobrodego i tego Ułana. To wszystko, drodzy Państwo, na tej zasadzie. Oni się będą z tego bronić, tak? Oni wspaniale się bronią od tego. A chcą uchodzić za agentów prorosyjskich. Ludzie, zastanówcie się, jeszcze raz powtarzam, gdyby Niedźwiedź miał takich agentów, to by Niedźwiedzicy już dawno nie było. To są popaprańcy i zabrzańcy. Panie Wojtku, Niedźwiedź Parcha nie potrzebuje. On jest zdrowy. O właśnie. Tam szczurów nie ma. Odszczurzona jest Rosja. Tak. I tym... W kościołach też czyściutko i pachnie świecami prawdziwymi. Nie ma ekumenizmu, judaszyzmu i innego diabolizmu, z którym tu niektórzy udają, że walczą, a go po prostu podtrzymują i robią dla gawiedzi tylko dobry teatrzyk. Tak jest to. I tym miłym akcentem życzymy Państwu wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. I jeszcze raz powtarzam, proszę się zastanowić nad tymi słowami dzisiaj w tym programie i nie lekceważyć tego. Pani Janno, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I na przekór tym wszystkim możnym władcom i tyranom i różnym chamom tego świata. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.